dużo osób po prostu nie zdaje sobie sprawy z tego, że gdzieś tam takie wyjście w zawodach, tym bardziej takiej rangi, to no rzeczywiście jest trochę no nie tylko czasochłonne, ale też i zdrowia zostawiasz i pytanie, czy właśnie jak ktoś widzi realnie, obiektywnie, że nie ma szans walczyć o wyższe lokaty, czy jest w ogóle sens marnować to zdrowie, żeby wyjść, nie? Wiesz co, no, to jest też takie coś, ja kiedyś też nie, na to nie patrzyłem, tak naprawdę. Aha. Wiesz co, osoba, która jest w takim ciągłym treningu, robieniu kilogramów, dokładaniu kilogramów mięcha masy takiego mięśniowej i tak dalej, to jest takie jakby hipnozie, tak? Chce się ważyć więcej, chce się ważyć więcej na kolejnych zawodach, chce się mieć lepsze, słabsze partie i tak dalej. No ale ja powiedziałem po prostu stop. Jedyną osobą, która w Polsce zdominowała całą jakby scenę Polski, nikt raczej nie przebije tej osoby, to jest Robert Piotrkowicz. Tak, no o tym się bardzo często słyszy. Nikt nie przebije Roberta Piotrkowicza, to był talent, to był genetyk, to była po prostu osoba, która się temu poświęciła na tyle, no i wygrywała też z najlepszymi, nie? Mimo, tak, że, mimo że i tak go oszukiwali.